Witajcie, kochani! Jesteście tam z drugiej strony? Mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie, to jeszcze chwileczkę Wam damy na dotarcie do nas. Ja jestem Karolina Grychnik i za chwileczkę zrobimy sobie zajęcia o tajemniczej nazwie BPU, rozwijając ten tajemniczy skrót brzuch, pośladki i uda. Czyli nad tym się będziemy dzisiaj skupiać. Damy Wam jeszcze pół minutki, dobra? Na dotarcie, na zrobienie sobie miejsca. Może Wam pokrótce powiem, co możecie sobie przygotować, jeżeli macie oczywiście takie sprzęty w domu, bo zdajemy sobie sprawę, że możecie ich również nie mieć. Więc na pewno potrzebujemy matę albo ręcznik, kawałek kocyka, jeżeli lubicie na podłodze też może być. I jakieś obciążenia w postaci dwóch hantli i jednego cięższego ciężaru, czyli może być na przykład nawet butelka 5-litrowa wody. Dobra, jeżeli tego nie macie, też damy radę, przeżyjemy, zrobimy tyle powtórzeń, żeby Wasze poślady i uda to poczuły. Okej? Mam nadzieję, że jest energia, że jesteście gotowi. Zaczynamy rozgrzeweczkę. Włączam muzę, let's go. Let's go? Let's go. Jeszcze
śmiały, sztywno. Też używamy ramy. Dawaj, dawaj. Cały czas oddychasz. Okej, zamieniamy nasz bieg na skakankę. Stopy razem, blisko siebie. Odrywasz od podłogi. Ramiona też cały czas aktywne. Jeszcze, jeszcze. Takie rzeczy na antenie. Cały czas rączki, cały czas rączki. Oddychamy. Uwaga, moi drodzy, zamienimy sobie to na czysto kuły zwiarskie. Duży przeskok, mam nadzieję, że macie tyle miejsca w domu. I na zmianę. Hop, hop. Staraj się zatrzymywać na jednej nodze i zejść jeszcze troszeczkę niżej. Jeszcze chwila. Dawaj, 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 nie zatrzymujemy się. To jest dopiero rozgrzewka. I wracamy. Hop, hop, hop. Do tego, co było przed chwileczką. Jeszcze przeskoki, dawaj. Thank you.
zrobić trochę ten większy ciężar. Tak jak mówiłam na początku, jak tego nie macie u siebie w domach, no to trudno. Po prostu wykorzystujcie obciążenie własnego ciała, a tak jak mówiłam, postaram się zrobić tyle powtórzeń, żebyście to poczuli mimo wszystko, nawet bez obciążenia, dobra? Okej, okay. Ściszę kremówkę, żebyście mnie lepiej słyszeli. Fajnie by było spać, nie? Też wiem, że wy go chcecie. Jedziemy pajacy. Hop, 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 hop. Nogi się trochę wąsko. I ramiona. Również duży ruch. Od bioder na głowę. Też możesz klasnąć. Trzymaj. Zostajemy nisko. Nie wracamy do góry. Moi drodzy, jedziemy w bok. Hop, hop. Cały czas nisko. Trzymamy jeden poziom, w tym przypadku niestety, albo stety niski. Idziemy tylko w bok. Tylko w bok. Nie wracasz do góry.
chciałabym mieć na koniec. To wcale nie koniec. Trochę tych przysiadów dzisiaj robimy. Uwaga, 3 w dół, 1 w górę. Tu, tu, tu i hop. Chodzisz nisko. Zostajemy w tej pozycji. Moi drodzy, co się dzieje za chwilę? Otwieramy tylko uda na zewnątrz. Ok? Ale stopy są cały czas płasko na podłodze. Nie wyginasz tutaj stóp, cały czas płaskie stopy. Ale jesteśmy nisko. Jest super z górą, ale bez, ja też czuję, 4, 3, 2 i wracamy do góry. Tylko truść, tylko truść. Dla rozluźnienia. U mnie już gorąco, jak u was. Oddychamy, oddychamy. Tylko prawo masz, masz, masz. Dobra, kolejne takie, będzie to za chwilę ćwiczenie cardio. Popatrzcie, co się dzieje. Jedziemy od prawej, łokieć do kolana, dłoń do stopy. Hop, hop. Na razie powoli, relax. Take it easy. Za chwilę sobie troszeczkę dodamy tempa, impaktu, żeby to było naprawdę ćwiczenie cardio. Ale jeszcze powoli. Staraj się trzymać prosty dół i unosić wysoko. Raz kolano, raz całą nogę prosto. Gotowi? Dodajemy wyskok. Hop. Taki trochę kankan. Upgrade'owany. Wszystko bezdźwięcznie oczywiście. Yeah.
mocny brzuch. Skupiasz uwagę swoją najlepiej w jednym punkcie. Trzymasz równowagę. I ramiona kreszysz idą do boku. Ok, ostatni raz. I zatrzymaj góry. Ramiona idą na bederka. Ale no i tylko lift. Cały czas trzymamy tu prosto. Tylko nasza noga się unosi do boku. Lewa tym razem do góry.
żebyście wrócili. Oby mamy. Dobra, zatrzymaj kluki po kolegle. Stopy, dokładnie. Dobra, za przysiadnik. Siebie, proste plecy i schodzisz w dół. Uwaga moi drodzy, kolejnym razem u góry spięcie na palce, mocny poślad, mocny brzuch. Thank you.
przed nami to, co się pojawiło przed chwilą w cardio pomiędzy nożycami, czyli lunge. Zostaw do tyłu. Uwaga, jedziemy razem. Go, tylko prawa. Tylko prawa i tylko do tyłu. Jeszcze.
wody. Okej? Okay? Przetrzyjcie pot z czoła. Napijemy się i wracamy do parteru z matą, z ręcznikiem, czy czym tam dokładnie w domu. Dosłownie 10-12 minut jeszcze przed nami ćwiczeń i stretching na koniec, dobra? Także już jesteśmy w parterze, już nie będzie tak intensywnie, jeżeli chodzi o tą zadyszkę. Jeszcze troszeczkę pośladków i ud i jeszcze zahaczymy o brzuch, dobra? Czyli przejdźcie sobie najpierw do kręgu podpartego. Okej? Nasz bark jest na łokcie, łokieć nad nadgarstkiem. I z klęku, moi drodzy, przechodzimy do podporu. No i trzymamy tą pozycję. Pamiętajcie, żeby tutaj nie wypychać pleców. Plecy są proste. Biodra znajdują się w pozycji poniżej barku. I uwaga, uginamy kolano, ale nie odrywając stopy od podłogi. To nie jest mountain climbers, to jest troszeczkę coś innego. Tylko kolano kierujesz w stronę maty. I oczywiście cały czas trzymamy prawidłowy podpór. I uwaga, obie nogi na raz. Uginamy i wracamy do prostych. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze chwileczka. 4, 3. Zatrzymaj ugięte. Troszeczkę możesz zbliżyć kolana. Czyli tak jakbyśmy byli w klęku podparte. Tyle, że kolana są w górze. I trzymamy w tej pozycji. Jeszcze chwila. Mocno spięty brzuch. Trzymaj. Cztery. Trzy. Dwa. Okej. Okay. Odłóż kolana na matę. Siadamy na chwilę na piętach. Naszego kręgu podpartego, ale tym razem tak, potrzebujemy prawą nogę ugiętą w kolanie pod kątem 90 stopni, otwierasz bok i wracasz, tylko tyle. Nuda. Ale za chwileczkę troszkę więcej się zacznie dziać, albo zaczniecie to czuć. Starajcie się, żeby góra pleców była równolegle do podłogi. Dobra, nie odkręcamy się tutaj, tylko noga idzie w bok. Jeszcze, jeszcze. Żyjemy? Okej, okay,
ciągle w tył, ta sama noga. Więc teraz mam nadzieję, że już coś czujemy w pośladzie. Jeszcze chwila. Dawaj, dawaj. Walczymy. Końcóweczka. 4, 3, 2 i luzik. Siadamy na chwilę napięta. Ale dosłownie ta przerwa jest krótka. Powracamy już z powrotem do kręgu podpartego. I to samo na lewą. Obrócę się, żeby była noga widoczna. Już jedziemy razem. Już liczymy. Tylko bok i powrót. Noga ugięta. Jeszcze. Cztery, trzy, zatrzymaj w góry, krążymy w przód. Cały czas noga ugięta, nie prostujemy jej, ok? Cały czas ugięta. Ok, zatrzymaj i krążymy w tył. Tylko 8, dawaj, dawaj. Damy radę. Dwa i super. Siadamy na piętach. Dobra, kochani. Wrócimy sobie jeszcze na chwileczkę do podporu, a później już przejdziemy na momencik do leżenia na plecach. Ok, wracamy do kręgu. Wracamy do podporu. Trzymamy. Mamy pozycję. I uwaga, z tej pozycji unosisz biodra do góry, nogi i plecy są proste i wracamy z powrotem do podpory. Nasze stopy i nasze dłonie są cały czas w tym samym miejscu. Ich położenie w ogóle się nie zmienia. Ostatni raz. I uwaga, z kolejnym razem prawa noga góra i ciągniesz kolano w stronę łokcia. Na zewnątrz. Dawaj, dawaj, jeszcze chwila. Cztery, trzy, dwa, ok, i lecimy druga, hop. Jeszcze chwila. Cztery. Trzy, dwa i luz. Siadamy na piętach. Dobra, kochani. Końcówka. Kładziemy się na plecach. Jeszcze trochę. Brzucha przed nami. Dosłownie kilka minut. Ok. Dłonie zakładamy.
za moment podokładamy sobie różne fajne rzeczy. Czyli na razie obie stopy są na podłodze. Dłonie z tyłu głowy, łokcie są szerokie. Starajcie się nie zamykać tutaj u góry. Cały czas łokcie szerokie. Unosisz na zmianę ugiętą nogę, ale cały czas ruch tutaj jest na wprost, dobra? To nie są skośne brzuchy, to jest cały czas ruch na wprost, na zmianę. Raz, jedna, raz, druga noga. Jeszcze, jeszcze. I uwaga, moi drodzy, tylko góra, łopatki, unosisz nogi, opuszczasz nogi i góra idzie w dół. Hop, hop, hop i dół. Czyli ruch mamy na cztery. Ok? Tak jest. Góra, nogi, nogi dół i odkładamy głowę i łopatki. Jak już będziemy mieli opanowany ten ruch, troszeczkę sobie zaraz zwiększymy tempo. I uwaga, jedziemy razem. I głowa, łopatki, i nogi. Czyli odrywając głowę od maty, unosisz również obie nogi ugięte, odkładając, opuszczasz. Dobra, czyli to jest tak samo. Delikatny ruch, dobra? Nie chcemy czegoś takiego. Nie. Powolutku. Jeszcze chwileczka. Cztery, trzy, dwa. Zatrzymaj u góry. Nogi w pozycji stolika, głowa, barki oderwane od maty, góra pozostaje nieruchomo, a my skręcamy biodra w ten sposób, żeby zbliżyć stopy w kierunku dłoni. Możemy dodać sobie tempa, jak uważasz, czy wolisz wolniej, czy wolisz troszkę szybciej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Góra się nie rusza, tylko biodra. Jeszcze, jeszcze. Cały czas patrzymy na kolana. Cztery, trzy, dwa. Ok, odkładamy głowę i barki. Muszę kontrolować czas, żeby mnie nie poniosło. Ale już zbliżamy się do końca. Ostatnie ćwiczenie przed nami. Ok? Kolana tak jak mieliśmy przyciągnięte, tak zostają. Głowę i barki odrywamy od maty. I uwaga, moi drodzy. Bierzemy wdech z wydechem. Otwieramy symetrycznie i z wdechem zamykamy. Czyli prostujesz nogi, a ramiona przekładasz za głowę. Jeszcze chwila i wprowadzimy małą zmianę. Uwaga, ostatni raz w tej kombinacji. Kolejnym razem otwierasz i przyciągasz tylko jedną nogę na skos. Końcóweczka, walczymy, walczymy. Cztery, trzy, dwa i luz. Przyciągnij kolana do klatki.
nadzieję, że tak. Kochani, pozostańcie sobie na macie w tej pozycji, gdzie przytulamy kolana do siebie. A ja tylko szybko zmienię muzykę na coś spokojniejszego, już na stretching. Widzicie, jak nam szybko zleciała godzinka? Dobra. Ok, czyli jeszcze szybkie rozciąganie, zostańcie ze mną. Dobra. Już relaksik. Czyli leżymy na plecach. Kolana mamy przyciągnięte w kierunku klatki. Ok. W tej pozycji bujamy się troszeczkę na boki, rozmasowujemy lędźwia i zatrzymujemy na środku. Dalej przyciągając kolana, otwieramy szerzej uda. Rozciągamy wnętrze. Ok. Łączymy. Odkładamy jedną stopę na podłogę, prawą, lewą kładziemy na prawym kolanie i przyciągamy ugiętą prawą nogę do siebie, rozciągamy pośladki. Ok, spróbujcie zbliżyć do siebie bardziej kolana i chwycić za kostki, a następnie przyciągnąć jeszcze stopy do siebie. Ok, dobra, zmieniamy stronę, odkładamy lewą stopę na podłogę, prawą na lewe kolano. Przyciągamy ugiętą lewą nogę. Ok, zbliżamy do siebie kolana. Chwytamy za kostki. I próbujemy jeszcze zbliżyć do siebie stopy. Mocno rozciągamy pośladki. Prostujcie prawą nogę na podłodze, lewą ugiętą, przekładamy nad nią do boku, ale w tej pozycji staramy się nie odrywać ani głowy, ani barków od wady. Patrzymy w przeciwnym kierunku do ugiętej nogi. Ok, wracamy powoli do środka i to samo dokładnie na drugą stronę. Się przekręcić na bok i od razu na brzuch z tej pozycji. Odrywamy klatkę od maty. Ok, super. Przechodzimy do klęku podpartego. Wdychamy grzbiet i odginamy w drugą stronę. Siądźcie jeszcze na macie w siadzie skrzyżnym. Dobra. Wyciągamy się mocno do boku. Ok, druga strona. Ok, super. Przyciągamy proste ramię do klatki. Przód, palce do podłogi, przyciągamy i zmieniamy stronę.
wyciągnijcie. Druga strona. Super. Wracamy do środka, bierzemy głęboki wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I kochani, to wszystko na dziś. Wielkie brawa dla Was. Naprawdę super robota. Mam nadzieję, że przeżyliście, a raczej jestem pewna, że przeżyliście. I że coś tam poczuliście, że się dobrze bawiliście podczas naszego wspólnego treningu. Moi drodzy, dzięki bardzo za dzisiaj. Piszcie, czy się podobało, czy żyjecie, jak się czujecie. Dziękuję Wam serdecznie. Zdróweczka Wam życzę. I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce podczas kolejnych.